wyniki te są subiektywne z jednego tylko punktu widzenia, że brali udział w tym egzaminie, albo teraz, jak mówili w badaniach, jak już mówią w badaniach, uczniowie lepsi ze szkół polskich, rosyjskich i nie najlepsi z szkół litewskich. Czyli wiedza rdzennego, rodzimego języka ojczystego litewskiego była jakby niższa, natomiast wiedza z języka państwowego litewskiego była najwyższa, bo uczniowie byli najlepsi praktycznie, więc ta różnica możliwie nie jest taka duża, ale ona istnieje i to minister powiedział, więc już tylko tego wystarczy stwierdzić, że nasze twierdzenia, zresztą oparte na naukowych badaniach, że nie mogą być jednakowe warunki, jednakowa wiedza, jednakowo oceniane wiedza języka ojczystego i języka nauczonego. W związku z tym my oczywiście trzymamy się tej samej pozycji, że należy powrócić do istniejącego porządku przed ustawą oświaty i zarejestrowana nie tylko jest teraz nasza poprawka, ale już i po pierwszym czytaniu przyjęta w Sejmie. Przyjęta w Sejmie została z wielką wojną, ale przyjęta. Poprawka w pierwszym czytaniu, która głosi, że należy przywrócić były stan nauczania języka litewskiego, który ma być nauczany według różnych programów dla uczniów, i których język litewski jest ojczysty i język jest nauczony, nie ojczysty.